Ja traktuję to jak taki codzienny prysznic, czyli dla mnie to jest tak, jakbyś wyszedł z domu i nie wziął tego prysznica, to byś mógł normalnie funkcjonować, mógłbyś wykonywać wszystkie czynności, ale czułbyś taki brak świeżości w tym wszystkim. I tak samo podchodzę do medytacji transcendentalnej. To jest dla mnie taki obowiązek, higiena moja higiena umysłu. Mam higienę ciała i również tą higienę umysłu i tak do tego podchodzę, prawda? Codziennie rano wstaję, 15-20 minut zamykam oczy i powoduję, że po prostu no... Te myśli są dużo, dużo, dużo czystsze i klarowniejsze. Ja myślę, że pomaga to we wszystkim. Czyli pomaga to w ogóle w codziennym funkcjonowaniu. Myślę, że jeżeli chodzi już jakby stricte o biznes, to ilość pomysłów nowych, jakichś takich rzeczy, które mogłyby zainspirować, jest dużo większa. Zacząłem bardziej używać intuicji w tym wszystkim, czyli posługiwać się bardziej tym wewnętrznym głosem, aniżeli tylko racjonalnymi jakimiś tymi faktami albo rzeczami, które podpowiada sam umysł, prawda? Więc dużo, dużo, dużo głębsze, dużo jakby bardziej intuicyjne poruszanie się, chociażby też również w biznesie. Głównym korem działań, które teraz podejmujemy od ostatnich 6 lat, są nieruchomości. Zaczęło się od obrotu nieruchomościami, remontowaniu ich, podwyższaniu standardu i sprzedaży. Natomiast teraz już jakby poszerzyłem również te działania, które robiliśmy i jakby spersonalizowałem je prosto do klienta, czyli oprócz obrotu nieruchomościami posiadam również całą tą agencję nieruchomości. Tutaj już mamy ponad 30 osób, agentów nieruchomości, którzy pomagają nam. W momencie, kiedy praktykujemy, robimy, medytujemy, to skupiamy się na tych ważniejszych celach, na realizowaniu tych rzeczy ważniejszych. No bo mamy, każdy z nas ma rzeczy ważne i ważniejsze i myślę, że to jest też trochę takie sito, które pomaga odrzucić te rzeczy niepotrzebne. Przez to skupiamy się na rzeczach ważniejszych, a mamy przez to więcej czasu, prawda? Tak to widzę. Odkąd zacząłem medytować, to miało olbrzymi wpływ na to, na całe moje życie, nie tylko zawodowe, ale również prywatne. I świetnym przykładem jest to, że nawet jak spotkaliśmy się te 2 lata temu w styczniu, to pamiętam, że moja biblioteka książek, to było może, nie wiem, 5 książek, 10 na półce. Gdzieś tam zaniedbałem to pod tym kątem, a w międzyczasie przez te 2 lata, nie wiem, przeczytałem gdzieś z 80 książek na temat tego, jak jesteśmy skonstruowani, psychologii, wszystkich rzeczy związanych z duchowością, tym, co dotyczy nas, prawda? Zacząłem się tym bardzo interesować, gdzie, z jakiego powodu, w jaki sposób pojawiają się emocje i te wszystkie inne rzeczy, tak? Więc olbrzymi wpływ i ten wpływ cały czas jakby wręcz, on cały czas się poszerza, prawda? I jakby no, powoduje, że nie można się zatrzymać. We wrześniu tamtego roku razem z moim sąsiadem Wiesławem wyjechaliśmy na Grenlandię, zrobiliśmy praktycznie, no nie wiem, 4 maratony w ciągu 3 dni. Przebiegliśmy 170 kilometrów w 3 dni, tak? Więc 4 maratony zrobione i ja wcześniej nigdy nie biegałem, prawda? Nigdy nie robiłem czegoś takiego, nie podchodziłem do takiego wysiłku wytrzymałościowego, więc jak wróciłem z tej Grenlandii, to stwierdziłem, może spróbuję przebiegnę maraton, tak? I bez żadnego przygotowania, biegając wcześniej maksymalnie 5 kilometrów, zrobiłem 115 miejsce na 150 w maratonie poznańskim. Więc no, to wpływa nie tylko na medytację, właśnie te rzeczy z poukładaniem sobie tych energii, nie wiem jak można było to określić, natomiast powodują, że gdzieś staje się człowiek dużo bardziej silny psychicznie i ma możliwość zmierzenia się z dużo cięższymi jakby zadaniami, prawda? Więc tak jak mówisz, no Kilimandżaro zrobione też w 2 miesiące temu, czyli to będzie kwiecień, tak? W kwietniu zrobiliśmy Kilimandżaro i też jest plan teraz na sierpień zrobić Mont Blanc, a w praktyce w sumie całość to zrobić Koronę Ziemi. Więc tak, takie jest założenie. Tak, wszystko przychodzi jakby łatwiej. Jest tak, że pojawiają się sytuacje, osoby, które gdzieś ktoś by powiedział zbieg okoliczności, tych zbiegów okoliczności zaczyna bardzo dużo pojawiać. Jakby ten świat wewnętrzny, a świat zewnętrzny, one zaczynają się jakby bardzo ze sobą
wyrównywać i wizje, marzenia, które mamy, dużo szybciej się jakby urzeczywistniają. Medytacja transcendentalna to jest moje największe odkrycie i pomimo tego, że próbowałem już wiele innych rzeczy, wiele innych technik i będę próbować, to uważam, że to jest coś takiego, co już jest jakby wpisane w mój tryb dnia i od tego zaczynam i myślę, że nie tylko ja, ale też większość osób, którym poleciłem, to powiedzą to samo, że naprawdę zmienia sposób myślenia, zaczynamy patrzeć bardziej do środka, a nie na zewnątrz i działamy według tej intuicji, co jest naprawdę niesamowite i pomaga kontrolować te negatywne emocje. Tych negatywnych emocji jest coraz mniej. Pojawiają się jest tych emocji pozytywnych dużo więcej niż negatywnych. Co za dużo dodać więcej? Mamy to? No.